Witam wszystkich bardzo miło serdecznie w kolejnym odcinku z naszej Eldar, już 17 drzwi Genus, Gen, Gembem. Janusz, o drzwi Janusz, słuchajcie, Janusz i Gabrysia, okej, świetnie. Twoja wewnętrzna burza ucichła i w końcu wyszło uspokajające słońce, jednak spotkasz na swojej drodze skorumpowane, nienawistne serce, które będzie w stanie zniszczyć wszystko, co spotka na swojej drodze. Zaczynajmy zatem. Trzy ilustracje. Okej, słuchajcie, w poprzednich odcinkach znowu możemy dostać sobie przypomnienie, ale my sobie oczywiście pominiemy, bo jeżeli chcecie wiedzieć, co się działo w poprzednich odcinkach, to oczywiście zapraszam was do oglądania. Nie ma żadnych tutaj teaserów, skrótów, nic. Pomyj podsumowanie poprzednich odcinków. Zebranie zakończyło się oklaskami w radosnej atmosferze. Czułam ciepło, jakie biło od każdego z członków straży. W ogóle dopiero się obudziłam, więc pozdro, nie? Mogę mieć zachrypnięty głos, co pewnie słychać. Zresztą jakbym jakąś mutację kuźwa przechodziła. Nieważne. Niestety nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Może to jeszcze dla mnie za wcześnie. Jedyną rzeczą, jakiej byłam pewna, to fakt, że po raz pierwszy, odkąd się tutaj pojawiłam, czułam się zaakceptowana taką, jaka jestem. Hej, co tutaj robisz? Stoję przed tobą i z tobą rozmawiam? Ha, ha, bardzo zabawne. Umieram ze śmiechu. Chciałem powiedzieć, masz teraz coś do roboty? Nie za bardzo, chociaż raz. Może się trochę razem poszwędamy. Jak chcesz? Co chcesz robić? Nie wiem, nie myślałem, że się zgodzisz. Dlaczego? Lubię spędzać z tobą czas. O, ten rumieniec słodki. Powiedziałem to dlatego, że zawsze jesteś strasznie zajęta. Ale teraz nie jestem, więc dobrze się składa. Super. Idziemy się rozłożyć na plaży? Dobrze, ale wcześniej muszę z kimś porozmawiać. Nie ma problemu. Poczekam na ciebie w schronisku. Muszę koniecznie zobaczyć się z Nevrą. Mam mu coś do powiedzenia. Już Nevra na dzień dobry. Nevra, poczekaj. Hej, jak się masz? Dobrze, widzę, że ty też. Chciałam ci podziękować za maskę. Nie musiałaś narażać swojego życia. To normalne. Rozbiłaś swoją maskę, gdy upadłaś, a byłaś jedyną osobą, która widziała wyrocznie. Myślałem, że byłaś bardziej potrzebna ode mnie. Aha! I nie chciałem złamać swojej obietnicy. To było bardzo odważne. Jestem poruszona. Wiesz, że odwaga to moja największa zaleta. Przejechał dłonią po włosach. Nevra! A tak na serio, nie zniósłbym, gdyby stało ci się coś złego. Co się stało, to się nie odstanie i zrobiłbym to drugi raz, gdyby było trzeba. Przepraszam, że nie przyszłam ci podziękować wcześniej lub sprawdzić, jak się czujesz. Byłaś bardzo zajęta. Poza tym domyślam się, że pogrzeb Hangli musiał tobą bardzo wstrząsnąć. Mogę to zrozumieć. Muszę już iść na naradę. Naprawdę nie powinnaś się tym przejmować. Nigdy nie podejmuję ryzyka, jeżeli gra nie jest warta świeczki. Rozumiem. Do zobaczenia. Muszę już dołączyć do chroma. Idziemy? Tak. Cześć. O, Karen! Cześć. Wygląda, jakby była w nie w sosie. Wszystko gra? Tak, tak. Co robicie? Chrom zaproponował mi, abyśmy coś porobili. Postanowiliśmy pójść na plażę, a co? O, nie wiedziałam, że aż tak się kumplujecie. Chcesz iść z nami? Nie będę wam przeszkadzać. Nie, będzie fajnie, jeżeli przyjdziesz. Dobra, to idę z wami. Czy Karen też lubi Chroma? Halo, co to tutaj za rumieniec był zazdrości? Ja go widziałam. Widziałam go, dostrzegłam go swoimi gałami. Gdy przyszliśmy na plażę, Krom zdjął buty i zaczął brodzić po wodzie. Brodzić? Karen trzymała się na uboczu. Gdy zobaczył, że się dąsa, zmoczył swój ogon i trzepał go przy nas, nieźle nas przy tym mocząc. Krom, serio? No chodź. Nie, nie mam ochoty. Nie pozwolę ci cały dzień kręcić nosem. Jestem nie w humorze. Nie zauważyłam. Aha. Podniósł ją i wziął na ręce. Następnie pobiegł w kierunku wody. Krom, puść mnie! Co ty robisz? Plum. A ty... Ty! Pobiegła za nim i jednym ruchem wepchnęła go do wody. Z kolei ja trzymałam się z dala od morza. Dalej miałam obawy, że od których ściskało mnie w żołądku. Elia, idziesz? Woda jest cieplutka. Tak, dołącz do nas. Obiecuję, że nie pójdziemy zbyt daleko. Ja nie mam stroju kąpielowego. To nieważne, chodź. A czy oni mają? Zdjęłam kurtkę i pomimo strachu ruszyłam w stronę morza. Serce waliło mi jak oszalałe, a nogi się trzęsły. Muszę przyznać, że bardzo się boję, co mogłoby się stać. Ale muszę zmierzyć się ze strachem. Ostatnio przeżyłam o wiele gorsze rzeczy. Poczekaj, zostaniemy w pobliżu plaży. Dziękuję.
Karen i Krom dołączyli do mnie. Zostaliśmy blisko brzegu, tak aby mogła czuć dno pod stopami. Bawiliśmy się jak dzieci i chlapaliśmy się nawzajem. Byłam naprawdę wzruszona tym, że nie próbowali mi wsadzać głowy pod wodę, jak to robili między sobą. Chcesz, żebyśmy wyszli z wody, czy wszystko dobrze? Wszystko gra, nie martw się. Daj znać, gdy będziesz mieć dosyć. Ale wcześniej pomóż mi złapać tego kretyna. Złapałam ją za rękę, którą mi podała i razem biegłyśmy za Kromem, aby wrzucić go do wody. Złapał Karen, gdy spadał i oboje przy okazji mnie ochlapali. Wyszliśmy z wody mokrze od stóp do głów i położyliśmy się na piasku. Dziękuję, z całego serca dziękuję. Za? Za tę chwilę. To znaczy, że już ci lepiej? Tak, o wiele lepiej. Chcesz o tym pogadać? Nie teraz. Okej, rozumiem. Staliśmy tam przez dłuższy czas i oglądaliśmy chmury. Czułam, jak słońce rozgrzewało każdą cząstkę mojego mokrego ciała. To było naprawdę przyjemne. Och, to przypomina Liliona. A tamta wygląda jak smog. To prawda. Słuchałam, jak komentują każdą chmurę, która rozpościerała się przed nami na niebieskiej przestrzeni. Po raz pierwszy od dłuższego czasu czułam się spokojna. Potem, gdy zobaczyłam Cumulusa, który był strasznie podobny do naszego narodowego kucharza, nie mogłam się powstrzymać, aby się nie przyłączyć. Patrzcie, a to Karuto. Co? Gdzie? Na wprost. O! Po tym wszystkim, co przeżyłam, odkąd się tutaj pojawiłam, zapomniałam już, jak dobrze jest czasem wskoczyć w skórę dziecka. Zasnęłam na kilka godzin tak samo jak moi towarzysze i obudziłam się w panice. Mam nadzieję, że nie spaliłam się na słońcu. Karen, jestem czerwona? Nie, a ja? Też nie. Uff, co za to... Siedzicicho! Zabiję pierwszą, która zacznie się śmiać. Albo powie coś na ten temat. O rany, muszę przygryźć wargi. Tak ciężko jest się nie roześmiać z powodu jego palenizny. Karen chyba jest w takiej samej sytuacji. Muszę iść do przychodni. Zakończyć ja. Ledwo co weszłam do sali drzwi, gdy wpadła na nas Ikar, gdy zobaczyła Kroma, zaczęła się śmiać. Na bogów! Ikar! Ja! Wściekły Krom poszedł w kierunku przychodni. Karen poszła za nim. Ja... Przepraszam! Nie przejmuj się, mi też trudno było się powstrzymać od śmiechu. Odłóżmy żarty na bok. Szukam cię już od godziny. Dlaczego? Musimy porozmawiać o twoim stanowisku. Chodź. O moim stanowisku? Jak to? Mamy zwyczaj szkolić członków straży w wybranych przez nich dziedzinach, gdy nie uczestniczą w misjach. Do tej pory cały czas uczestniczyłaś w różnych misjach albo pomagałaś na lewo i prawo. To prawda? Chyba śnie. Czy to możliwe, że moja sytuacja w końcu się zmieni w sposób konkretny i definitywny? Bazując na twoich zdolnościach, postanowiliśmy zaproponować ci trzy stanowiska. Oczywiście możemy się mylić, jeżeli stanowisko, które wybierzesz, nie spodoba ci się, albo będziesz chciała skupić się na innej dziedzinie, to będziemy mogli ponownie przedyskutować twoją sytuację. Dobrze, co mi proponujesz? Ciężko mi ukryć ekscytację. Nie mogę się powstrzymać, aby nie przebierać nogami. Dostępne są trzy posady. Pierwsza to asystentka bibliotekarza. Tak jak ja i Kero, zajmiesz się biblioteką, jej renowacją, tworzeniem raportów, etc. Uważamy, że dzięki twoim zdolnościom dedukcyjnym mogłabyś się nam bardzo przydać i przede wszystkim sądzimy, że ta posada mogłaby ci się spodobać. Czemu nie? Druga propozycja to stanowisko asystentki Evaline w przychodni. Pomoc, jakiej udzieliłaś przy... Enter. Była naprawdę cenna, a Evaline nie przestaje się tobą zachwycać. Uważamy, że ta posada mogłaby ci odpowiadać. Nie będę ukrywać, że to może się wiązać z nocnymi zmianami i niezbyt przyjemnymi widokami. To jest do przemyślenia, tak chyba. Nie cierpię widoku krwi. Dobra, definitywnie odrzucamy tą pracę. I ostatnie, ale równie ważne stanowisko. Strasznie brakuje nam nauczycieli. Jak to? Mekonidy przeprowadziły ze sobą swoje dzieci, ale nie wszystkie posługują się zbyt dobrze naszym językiem. Zauważyliśmy, że masz dobry kontakt z dziećmi i świetne podejście pedagogiczne. Zobaczę. Które stanowisko najbardziej cię przemawia? Uwaga! Młoda Filin, nawet jeżeli będziesz mogła zmienić swój wybór w przyszłości, to radzimy ci się dobrze zastanowić. Twoja nowa posada wiąże się z dużą odpowiedzialnością, być może ze zmianami w straży Ili, jeżeli zostaniesz wierna swojemu stanowiskowi. Hmm. Wierna? Czyli mi proponujecie, że mogę uciekać z pracy?
Czy właśnie to chcecie mi powiedzieć przez ten dialog? Dobra, idziemy do biblioteki, ludzie. W bibliotece chcę pracować. Doskonale! Podpisała formularz i postawiła na nim pieczęć straży. Oto twoja legitymacja zawodowa. Dziękuję. Tylko kawałek papieru, ale mam wrażenie, że w końcu stałam się ważna w oczach straży. Wiesz, zazwyczaj nie mianujemy nikogo w tak oficjalny sposób. To raczej zależy od osobistego zaangażowania i podjęcia się pewnych ról w naturalny sposób, ale naprawdę chciałabym, aby wszystko w straży było bardziej oficjalne i profesjonalne. Ach, a ty jak znalazłaś się na tym stanowisku? Będziesz się śmiała, ale spędzałam tyle czasu w bibliotece i narzekałam na brak procedur, reguł i zaangażowania ze strony szefów straży, że w końcu stworzyli dla mnie tę posadę, aby mnie uciszyć. I to zadziałało? Nie, nawet tego żałowali, ale wykonywałam zadania, których nikt nie chciał robić, więc mnie zatrzymali. Kojarzy mi się to z historią, według której w FBI zatrudniało hakerów, którym udało się włamać do ich systemu, ale domyślam się, że jeżeli jej o tym powiem, to niczego nie zrozumie. W każdym razie to super, że cię zatrzymali. Tak. Skoro jesteś moją nową szefową, może masz dla mnie jakieś nowe zadanie? O, nie myślałam, że od razu będziesz chciała zabrać się do pracy, ale skoro tak ładnie prosisz, chciałabym, abyś udała się na targ i zabrała dokumenty, które niektórzy mieszkańcy mieli mi dostarczyć. Dobrze. Przyszłam na targ, czekały tam na mnie dwie osoby. Każda z nich dała mi stertę dokumentów i poszła sobie, nie proponując mi pomocy. Nie wiem, jak mam to wszystko przetransportować. Liach, nie masz wyjścia, musisz to ogarnąć. Podniosłam stos papierów i włożyłam pergaminy do torby. Tyle tego, że nic innego przed sobą nie widzę. Przepraszam, chciałem przejść. Ach nie, sterta dokumentów wypadła mi z rąk, a ja na kogoś wpadłam. Ach, przepraszam. Nie szkodzi. Eliach. Padłam na niego całą masą ciała, opierając się jedną ręką o jego tors. To bardzo niezręczne. Widzę właśnie po jego minie. Eliach. Spojrzał na mnie z zażenowaniem. Przepraszam, upadłam. Wiem, ale ty... Ledwo co na mnie spojrzał. Co z nim? O. Gdy spadałam, jedna z moich dłoni wylądowała na jego brzuchu. Dziwi mnie, że tak bardzo go to zawstydziło. Przepraszam. Nie szkodzi. Po prostu jestem bardzo wrażliwy w tym miejscu. A w innych miejscach też? Przepraszam. Przepraszam. To dlatego cały czas trzyma na wierzchu swój sześciopak? Jak z pierwszej ilustracji z innym, to się zirytuje, ale dobra. Wiem, że tutaj można dostać ilustrację z Leiftem, jakby już się zorientowałam w temacie, ale nie będę zmieniała specjalnie wybranka na ktoś czy na niego, nie wiem, już tam nie wnikam. Ale jak mogę podnieść z nim love match, to w sumie why not? Zostawiłam dłoń tam, gdzie była, intensywnie wpatrywałam się w Leiftana. Chyba mu to nie przeszkadza, skoro nie zmusza mnie, abym się podniosła. Ale wiecie, że leżycie na środku placu, nie? Albo mostu, czy gdzie tu się leży. Uważam, że jest naprawdę uroczy. Ciekawe, co tak naprawdę o mnie myśli. Eliach, nie wiem, czy już ci to mówiłem, ale naprawdę jesteś wspaniała. O, zaczęłam się czerwienić. Patrzyłam na niego bez słowa i poczułam, jak przejechał mi ręką po plecach. Dobra, trzeba było się jakoś ostać. Nevra, nie patrz. Ten kontakt tak mnie elektryzuje, że po ciele przeszły mi dreszcze, a serce zaczęło mi mocniej bić. Ludzie, leżycie na środku czegoś. Następnie jego dłoń znalazła się na moim karku i ustach. Wow. Dajcie mi jeszcze jeden wybór. Ja nie chcę. Co z nami? Dlaczego czuję się tak dobrze w jego ramionach? Nagle podniosłam głowę, wokół nas stało sporo osób. Told ya. Od razu stałam i pomogłem Leiftonowi się podnieść. Spojrzeliśmy na siebie zawstydzeni. Nie mogłam się powstrzymać, aby się nie uśmiechnąć. Zastanawiam się, co by się wydarzyło, gdybyśmy byli sami. Potrzebujesz pomocy? Nie odmówiłabym. Pozbieraliśmy wszystkie papiery i ułożyliśmy je w stosie. Leiftan wziął dużą część dokumentów i zdziwił się, że tak dużo ważyły. Jesteś silniejsza niż mogłoby się wydawać. To naprawdę ciężkie. Spoko, bywało gorzej. Gdzie musisz to zanieść? Do biblioteki. Jesteśmy... Och, dziękuję, Eliach. Leiftan, witaj. Dzień dobry, Kar. Połóżcie to tutaj. Musisz wiedzieć, że wszystko przed chwilą upadło na ziemię, więc dokumenty na pewno są pomieszane. Z desperacją spojrzała na stos papierów.
Nie szkodzi, i tak musiałabym wszystko przejrzeć. A tak właściwie, co to jest? Wiedza naszych członków straży. Poprosiłam członków, którzy mają doskonałą pamięć, aby spisali treść niektórych ksiąg oraz pergaminów, z którymi mieli styczność. Dlatego daleko im będzie do oryginałów i nie zwrócą nam naszej biblioteki, ale to zawsze coś. Jak możesz być pewna, że zawarte treści będą poprawne? Moi pomocnicy są znani ze swoich znakomitych umiejętności pamięciowych. Właśnie dlatego jeden z nich padł ofiarą bestii, która zniszczyła bibliotekę. W każdym razie bardzo dziękuję. Musisz czuć ulgę, widząc, że biblioteka powoli staje na nogi. Tak, ale jeszcze długa droga przed nami. Kero poświęca godziny na testowanie zaklęć, aby przywrócić słowa stronom ksiąg na próżno. Chcesz, żebym ci pomogła z tymi papierami? Nie, możesz korzystać z reszty swojego dnia. Za kilka dni dam ci twój rozkład zajęć. Muszę ustalić twój harmonogram. Okej. Leiftan, z kolei gdybyś ty mógł zostać, potrzebuję twoich świateł w związku z nowymi rekrutami. Dobrze. Zrobił zawiedzioną minę. A, chciał mi towarzyszyć. W końcu zaznam trochę spokoju we własnym pokoju. Bez zastanowienia rzuciłam się na łóżko. Po kilku minutach zasnęłam. Cały dzień dzisiaj przespałaś. Następny dzień był naprawdę ponury. Nie miałam jeszcze swojego nowego rozkładu zajęć, ale nie chciałam się narzucać w obawie, że będę przeszkadzać innym członkom straży. Postanowiłam wykonać dla straży kilka dobrych misji. Wszyscy wyglądali na bardzo zajętych. Spotkałam się z przyjaciółmi tylko w przelocie. Dzień minął naprawdę szybko, a potem zaczął się następny. Mam nadzieję, że tym razem nie będę za bardzo się nudzić. Nieźle się zaczyna. Podniosłam 3 koperty, które ktoś wsunął pod moje drzwi. Otworzyłam pierwszą kopertę. To mój rozkład zajęć. Jest lepszy, niż się tego spodziewałam. Nawet jeżeli muszę być dyspozycyjna w weekend, to nie będę pracować w nocy. Otworzyłam drugą kopertę. Co to? Jak to biblioteka i przychodnia nie będą już ogólnie dostępne? Jedynie osoby, które będą potrzebowały konsultacji lub ulegną wypadkowi, będą mogły tam wejść. Skoro jestem asystentką Ikar, to dalej będę mogła chodzić do biblioteki, kiedy zechcę. Jaka jest ostatnia nowina? Na kopercie widniała pieczęć lśniącej straży. Miko nie żartuje? Drodzy strażnicy Straży Il i mieszkańcy schroniska, ostatnie miesiące były naprawdę ciężkie, ale na obecną chwilę odzyskaliśmy spokój, utworzyliśmy nowe sojusze i przyjęliśmy nowych członków straży. Dzięki wam każdego dnia Straż Il staje się coraz silniejsza. Aby to uczynić, postanowiliśmy zorganizować festyn, który rozpocznie się dzisiaj i będzie trwać przez kilka dni. Zaplanowaliśmy różne atrakcje oraz stoiska, które umilą wam czas. Dobrze się bawcie, lśniąca straż. Straż organizuje ogromny festyn? Muszę to zobaczyć. Jeżeli zaczniemy od łowienia skłeka, to potem będziemy mogły pograć trochę w czambureko. Możemy pójść też na stragę ze słodyczami? Oczywiście! Pamiętaj, aby mi powiedzieć, gdy będziesz chciała wracać. Przeszły obok i nawet mnie nie zauważyły, ale cieszę się, że Kolaja zaczyna w końcu wychodzić i rozmawiać z ludźmi. Widząc, jak mieszkańcy chodzili we wszystkie strony sali, zdałam sobie sprawę, że coś rzeczywiście zaczęło się już dziać. Wszyscy byli podekscytowani i czułam, że mnie też wkrótce ogarnie uczucie radości. Czyżbym widziała na twojej twarzy radość? Huing Huang Huang mnie zaskoczyła. Tak, założę się, że się tego nie spodziewałaś. Nie, niekoniecznie. Czyli Miko udało się was zaskoczyć? Od dawna to oszykowaliście? Miko myślała o tym już od kilku miesięcy, ale nie wiedziała, jak to zorganizować i przede wszystkim z jakiej okazji. Ostatnie wydarzenia uświadomiły jej, jak ważne jest, aby cała straż trzymała się razem. Co może być lepszego niż wspólna zabawa, aby się do siebie zbliżyć? Poprawienie nastroju całej ekipie na pewno nie zaszkodzi. Tak, to pewne. Bawcie dobrze. Ty też. Gdy Huing Huang Huang się oddaliła, spojrzałam na plan atrakcji. Gra w podchody i czambureko, pureko, etc. Karuto dorzucił kilka słów od siebie. Stworzył nowe menu z okazji festynu. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Straż przygotowała naprawdę dużo atrakcji. Wybór zajęć jest ogromny. Wow, jakie tłumy. Widziałaś? Chyba wszystkim smakuje kuchnia wielkiego Karuto. Ho, ho, ho. Co ci podać? Nie wiem, co proponujesz. Oczywiście niespodziankę szefa. To najlepsze danie, jakie kiedykolwiek przygotowałem. Ile to kosztuje? Nic. To podejrzane. Ależ nie. Powiesz mi, jak ci smakowało. Podał mi coś, co przypominało trufle i zaśmiała się pod nosem. Nie czuję się zbyt pewnie, ale skoro była darmowa, to postanowiłam jej spróbować. To obrzydliwe. Ale może to niezbyt higieniczne, ale wyplułam wszystko do ręki. Co to za obrzydlistwo? Ho, ho, ho. To klej z
to klej z padla pokryty barwnikiem spożywczym, ale cię nabrałem. Fuj. Aha, wielki Karuto kolejny raz zwyciężył. Wróciłam oczami. Chyba wszystkim robi ten sam żart. Przynajmniej nie serwuje mi takich okropieństw w ramach zemsty. W ramach przeprosi, mam dla ciebie jabłko sukuba. Spróbowałam go. Było naprawdę przepyszne. Przypominało jabłko miłości z mojego świata, ale było jeszcze lepsze. Co to jest dokładnie? To typowa festynowa przekąska. Bierzesz opętane jabłko i maczasz je w karmelu, otrzymanym z rozpuszczonych cukierków miłości i melodii w fiolce. Nie wiedziałam, to świetny przepis. Wrócę później po więcej. Dziękuję za jabłko. Piękna, no już, podróż, że cię ubiorę. Riri, już ci powiedziałam, że nie ma mowy. Proszę, jestem pewna, że wyglądałabyś olśniewająco w długiej sukience. Mogę ją przymierzyć, aby ci zrobić przyjemność, ale lubię swój styl i nie obchodzi mnie, czy wyglądam ładnie, czy nie. To dlatego, że emanujesz naturalnym pięknem, ale dziękuję, że ją przymierzysz. Co powiedziałeś? Szety bable. Co? Łamiesz? Co złamałeś? Szety łabę, łabę! Ale co takiego złamałeś? Lepiej stąd pójdę, zanim będę musiała się wtrącić do tej pokręconej rozmowy. Doszłam do straganu Chambureko. To przypomina stragan ze wszystkim i niczym. Chcesz spróbować? Jedna partia kosztuje 10 many. Masz 3 próby, aby wygrać wyjątkowy prezent. Dobrze. Dobra, zobaczymy, że się uda. Oczywiście jakby nie będę płakać, że się nie udało, ale no. Brawo, wygrałaś kwaśne jagody. Dziękuję. Wow, to było proste. To było prostsze niż myślałam, w zasadzie. Od samego rana zrobiłam wiele rzeczy. Zagrałam w Chambureko, zjadłam jabłko od Karuto, skorzystałam z innych atrakcji. Spotkałam wiele osób i zaznajomiłam się z członkami straży, z którymi nigdy wcześniej nie rozmawiałam. Dobrze jest otworzyć się na nowe horyzonty. Było tyle zajęć do wyboru, że nie wiedziałam, co wybrać. Niestety, chodząc we wszystkie strony, przegapiłam dzisiejszą grę w podchody. Nie martw się, później będzie druga tura. Z tej okazji będzie można wygrać moją nową kreację. Jest wspaniała. Wiesz, kiedy zaczyna się ta druga tura? Chyba pojutrze. Super, chciałabym wziąć w tym udział. Było tylu chętnych. Jestem pewna, że wszyscy chcą wygrać mój strój. Jest taki piękny. Ta, na pewno. Dzień szybko zleciał, a wieczorem zjadłam kolację w towarzystwie uroczych członków straży. A jak jest u ludzi? Zupełnie inaczej niż tutaj. Wszystkie ziemianki są takie ładne jak ty. O, dziękuję. Masz chłopaka? Przykro mi, nie jestem zainteresowana. Kuźwa, przed chwilą się miziałam z Leiftanem. Stary, dostałeś kosza. Szkoda, ale nie będę nalegać. Po kolacji poszłam spać. Zaczął się nowy dzień, a wraz z nim festyn w KG. Szybko się umyłam i zjadłam śniadanie specjalnie przygotowane przez Karuto. Naprawdę gotuje coraz lepiej, nie ma porównania z tym, co serwował, gdy tutaj się pojawiłam. Zastanawiam się, czy moje komentarze nie zraniły jego ego. Zaczynam go znać i jestem pewna, że zaczął starać się dwa razy bardziej, odkąd poddałam wątpliwości jego zdolności kulinarne. I już sobie w to wyobrażam. O nie, nie ma mowy, aby ta mała ziemianka hańbiła honor wielkiego Karuto. Udowodni, że jestem najlepszym kucharzem w całej KG. Jeżeli nie na całym świecie. Tak, tak. To było w jego stylu. Pójdę go skomplementować. Karuto, gratuluję ci twoich przepisów. Wszystko było wyśmienite. Jak zawsze. Pójdę dalej korzystać ze swojego dnia. Co tam leży na stole? To Pureru zostawił jakieś ulotki. Pod koniec dnia można wziąć udział w grze z super nagrodami. Zabawa odbyła się pod wielką bramą. Lepiej to sprawdzę. Jakie to dobre. Chcę to i to. Miko trzymała garść cukierków, a w buzi miała ogromnego lizaka. Znowu rozboli cię brzuch. Uwielbiam słodycze. Rozumiem cię, ja też. Cześć, Pureru. Otrzymałam twoje zaproszenie do gry. Naprawdę? Chcesz zagrać? Tak, jakie są zasady gry? Masz przed sobą 13 lin. Wystarczy, że podciągniesz za jedną z nich. Za każdą liną kryje się niespodzianka. Domyślam się, że istnieje tylko jedna nagroda główna. Tak, ale jest naprawdę wyjątkowa. Mam nadzieję, że ją wylosujesz. Każda próba kosztuje 50 many. To trochę drogo, ale przyrzekam ci, że główna nagroda jest wspaniała. Okej, spróbujmy szczęścia. Why not? Wybierz linę. Pociągnęłam za jedną z lin. Brawo, otrzymałaś 15 puropasów. O, super. Ale zabawa. Dobra, dawajcie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze raz wygramy. Brawo, otrzymałaś Eskimo. Krajlismo je uwielbia. Super. O, tutaj coś się dzieje.
Znajdźcie sobie partnera i weźcie udział w naszym wyścigu. To wyścig, w którym uczestnicy dobierają się w pary i mają związane nogi oraz talie. Potem muszą biec razem tak, jakby byli jedną osobą. Dobra, oczywiście, że Nevra. Widzę Nevrę. Zapytam, czy chciałby wziąć w tym udział. Chciałbyś być moim partnerem w tym biegu? Nie, nienawidzę takich głupot. Nevra, nie bądź taki. Zapałam go za ramię i pociągnęłam w kierunku straganu z zapisami. Co dostanę, jeżeli się zgodzę? Pocałuj go w policzek. Pocałowałam go w policzek, ku mojemu zdziwieniu zaczerwienił się. Można by powiedzieć, że się mu tego nie spodziewał. Okej, wygrałaś. Związaliśmy się, a potem Puroi pokazał nam, gdzie zaczyna się wyścig. Nevra, zawzięty rywal, dawał się wszystko, by wygrać ten bieg. No dlatego pocałunek to był naprawdę. On takiego powera dostał, że po prostu no hit, jak gumi jagody, słuchajcie. Jak gumi jagody, zaczął teraz skakać. Nie byłam w stanie nadążyć za jego rytmem. W końcu w połowie biegu potknęliśmy się i gwałtownie upadliśmy na ziemię. Wyobrażam to sobie, Boże, jaki wstyd. Boże, jaki wstyd. Nie chcąc upaść na kostkę, złapałam pierwszą rzecz, jaka wpadła mi w ręce i zaczęłam przez przypadek dusić mojego partnera. Upadłam na niego całym ciałem niczym Amazonka. Eliach, ja nie... Przepraszam, próbowałam się podnieść, ale podczas upadku zapętałam się w jego szali. Tak jak bliny, którymi związaliśmy się do biegu, nie wystarczały. Jestem dosłownie uwięziona. Nevra był cały czerwony. O rany, dusiłam go jego własnym szalikiem. Moja kieszeń, jego sztylet, to prawda, że zawsze trzyma go w kieszeni. Chwyciłam go i jak najszybciej przecięłam szalik. Przepraszam. Na bogów! Wszystko w porządku? Wszyscy zebrali się wokół nas, a ja dalej siedziałam na nim okrakiem! Puroi przyszedł nas rozwiązać. Nevra się podniósł, zaczął uskarżać się na ból ramienia. Chodź, idziemy do przychodni. Jezu, ale głupota! Zaprowadziłam go tam, na szczęście ktoś był na miejscu. Zgodził się przyjąć Nevrę, a potem zwrócił się do mnie. Przykro mi, ale nie możesz tu zostać. Rozumiem. Hej, jeżeli nie będziesz dusić nikogo innego dzisiaj wieczorem, to może byśmy się zobaczyli. O Boże. Okej, to do później. Mówię ci, że to moja kolej. Nie, moja. Znowu się kłócą, mam wrażenie, że to nigdy się nie zmieni. Kero! Ekor! Długo mierzyli się wzrokiem, myślałam, że nigdy nie skończą. Wygrałam, ja płacę. Nie! Haha, podejrzliwie na nich spojrzałam, zastanawiając się, co się kłócą. O, Elia, chcesz się z nami napić drinka? Karol zrobił wielkie oczy i pokręcił głową, aby się zgodziła. Aha, chyba nie mam wyboru. Okej. Obiecałam sobie, że skorzystam z tego festynu, chociaż raz mogę się trochę rozerwać. Karol to powiedział mi, że stworzył specjalny koktajl, chcę go spróbować. Spróbowałam już jego jabłka sukuba, to było naprawdę dobre. O, uwielbiam to. Karuto, muszę koniecznie spróbować twojego nowego koktajlu. Mam podać to samo dla tej dwójki frajerów, których ze sobą przeprowadziłaś? Ej! Dla niezdyscyplinowanej i niezdary, jeśli wolisz. Wzięliśmy nasze koktajle i poszliśmy usiąść przy stoliku. A więc praca nad skorumpowanym kryształami posuwa się do przodu? Nie, brakuje tylu książek. Ciężko prowadzić mi jakiekolwiek poszukiwania. I pomyśleć, że wcześniej nie miałaś czasu, aby przestudiować te księgi, a teraz, gdy masz czas, nie masz do nich dostępu. Tak, na szczęście poprosiłam Enidę o wstępną analizę. Nie pamiętam wszystkiego, ale to zawsze coś. Mówisz o dokumentach, które miałam odebrać? Tak, zgadza się. To były dokumenty na temat korupcji kryształów? Nie, to były ogólne informacje o wielkim krysztale. Kilka dni zanim zaatakowała nas bestia, otrzymaliśmy standardowe manuskrypty i pergaminy mówiące o wielkim krysztale, o historii i jego stworzeniu, badaniach, eksperymenty naukowe. Chciałam się to zabrać w wolnym czasie, nawet jeżeli większość informacji jest nam już znana, to miałam nadzieję znaleźć tam wskazówki, których nikt wcześniej przede mną nie wychwycił. Naprawdę myślisz, że udałoby ci się zobaczyć coś, czego kilkanaście osób przed tobą nie zauważyło? Eliach, nigdy nie należy tracić nadziei. Ty też po licznych poszukiwaniach znalazłaś rozwiązanie problemu, który od dawna analizowaliśmy. Robi aluzję do misji w Balenwi i muszę przyznać, że ma rację. Nie uważam się za bardziej błyskotliwą od innych, ale przynajmniej mam świeże spojrzenie i wiem, że czasem jak się nad czymś zbyt długo siedzi, to nie widzi się tego, co może być najważniejsze. Prawda, prawda. To jak z przyjaciółmi, jeżeli codziennie z nimi rozmawiamy, to myślimy, że będą z nami na zawsze. Dopiero w momencie, gdy możemy ich stracić, dostrzegamy ich prawdziwą wartość. Prawda. Nieśmiało spojrzałam na Kero, który zaczął się czerwienić. O,
wypił duży łyk napoju. Ja skończyłam swój i postanowiłam zostawić ich w spokoju. Wyglądają, jakby byli sobie bliżsi jak nigdy. To urocze. To już koniec tego dnia. Wydaje mi się, że wystarczająco skorzystałam z festynu. Miałam nawet czas sprawdzić, czy nie ma nowych misji. Może i mamy festyn w KG, ale wielu z nas nie zapomina o swoich obowiązkach. Na przykład ani razu nie widziałam dzisiaj Jamona. A Miko widziałam tylko raz przy stoisku ze słodyczami. Leiftan też był nieobecny. O wilku mowa. Co porabiasz? Nic specjalnego. Może chciałbyś nic nie robić z... Postanowiliście, że razem widziecie? Nevra! Zgadza się. Od kiedy jesteście sobie tak bliscy? Od zawsze ceniłem sobie Eliach. Na twoim miejscu wyszedłbym raczej ze mną, a nie z nim. Słucham? Co się tu dzieje? W ogóle garcia i spokój, ja też nie rozumiem, o co chodzi. Wyobrażam sobie już nasz spacer wzdłuż plaży przy blasku księżyca. What the fuck? Ach, też miałem zamiar cię tam zaprowadzić. Przyjacielu, to nie zmienia faktu, że ja pierwszy zaproponowałem mi spotkanie. No i na razie jeszcze się nie zgodziła. Korzystam ze swojej szansy. Nevra podszedł do mnie i szepnął mi do ucha. Wybierz mnie. Co się tu dzieje? Co, czy ja jakieś, nie wiem, czy ja zemdlałam, gdzieś się uderzyłam o kamień i mam jakiś dziwny sen? Życie się biszą, mnie biją? Co się dzieje? Halo. Przyjechał mi palcem po szyi. Nie wiem, czy takim miał zamiar, ale... Wybierz mnie. Poczułam, jak przeszedł mnie dreszcz. Z kim powinna spędzić ten wieczór? O Boże! I czy Leiftan jest tu zawsze, czy przez ten mój wybór, co wtedy do niego wpadłam, on tu jest? No dobra, no i tak czeka mnie minus z Leiftem. Przepraszam, Leift. Nevra, to z tobą chciałabym spędzić trochę czasu. Przepraszam, Leiftan, przepraszam. Zgoda, w takim razie następnym razem. Tak, miłego wieczoru. Idziemy na plażę? Chciałabym się tylko wcześniej przebrać. Dobrze, widzimy się na miejscu za godzinę. Dobrze, na razie. Skorzystałam z tej chwili spokoju, aby wziąć szybki prysznic. Trochę się dzisiaj zmachałam, na pewno mi to nie zaszkodzi. Teraz czas wybrać strój. Nie wiem, w co mogłabym się ubrać. Strój powinien być odpowiedni do sytuacji, ale nie mam zbyt wielu czystych ubrań. Nie miałam czasu pójść i zrobić... Co? Prania. Mam strój, który podarowała mi Miko, często go noszę. I ten, który dała mi Karen. Nie decydujemy się na żaden strój, słuchajcie. Nie mam ochoty zakładać żadnego z tych strojów. Puk. Tak? Kto tam? Wysłanniczka bogów mody. To głos Puriry. Po co tutaj przyszłaś? Kochanie, podążałam za falami mody i przywiodły mnie do ciebie. Pozwolisz? Nie miałam czasu na cokolwiek pozwolić. Już stała w moim pokoju. Widzę to w twoich oczach. Pragniesz zmiany. Spójrz na to cudeńko. Nie robi ci się gorąco na ten widok? Nie uważasz, że przesadzasz? Wow, no ładne. Tylko nie moje odcienie. Wolę bardziej błękity. Jeżeli wiecie, o co chodzi. Morskie te sprawy. No, no ładny. Ten strój jest bardzo ładny. Hihi, wiedziałam, ci się spodoba. Jeżeli chcesz, to cudeńko może być twoje. Ile kosztuje ten strój? 750 many i muszę ci powiedzieć, że te ceny to że za tę cenę to prawdziwy prezent. Zazwyczaj sprzedaję go za 910 many, ale lubię cię, dlatego dałam ci zniżkę. Dobrze, kupuję go. Zapłaciłam jej. Dziękuję, będziesz w tym wyglądać bosko. Przymierzyłaś go? Chciałabym cię z nim zobaczyć. Przymierzysz go, przepraszam, aby mogła się przebrać. Mój... Pureko, wyglądasz olśniewająco, naprawdę nigdy nie widziałam, aby ten strój tak dobrze na kimś leżał, jestem pod wrażeniem. Dała mi kilka rad na temat fryzury i makijażu, a potem sobie poszła. Gdy wyszłam z pokoju, było już ciemno, czas udać się na plażę. Czajcie nocą na plażę w ogóle, plaża nudystów, po prostu hit. Hot. Hot swoją drogą. Przyszłam na miejsce spotkania z pewnymi obawami. Ech, jeszcze go nie ma. Wiem, jestem spóźniony. To nowy strój? Tak. Wyglądasz wspaniale w tej sukience. O, dziękuję, bo się zarumieni jeszcze. Chcesz, żebyśmy od razu się przeszli, czy wcześniej coś zjemy? Jak wolisz, w końcu ty zaplanowałeś ten wieczór. W takim razie jemy. Jestem strasznie głodny. Tylko mnie nie zjedz, proszę cię. Ja, wiesz, ja zapłaciłam za ten strój, jest droższy niż całe twoje życie. S powiedział mi, że dzisiaj będzie deszcz spadających gwiazd. To niezbyt mnie fascynuje, ale możemy pooglądać niebo, jeśli chcesz. Podczas posiłku Nevra opowiedział mi, jak pojawił się tutaj z Karen, ale nie wdawał się w szczegóły. Próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej, ale widziałam, że czuł się przez to niezręcznie, dlatego odpuściłam. Potem zadał mi pytania na temat mojego życia na Ziemi. Dlaczego wybrałaś tę ścieżkę? Jeżeli dobrze zrozumiałem, praca twojego ojca się...
ci się nie podobała? Dlaczego zdecydowałaś się pójść na studia, dzięki którym miałaś potem robić to samo? Ponieważ to mój ojciec i ktoś musiał przejąć kiedyś rodzinny biznes. Bardzo na mnie liczył. Nie wolałaś robić czegoś, co naprawdę cię interesowało? To skomplikowane. Może to było ważniejsze, ale nie miałam za bardzo wyboru. Wiesz, zawsze robiłam to, czego oczekiwał ode mnie mój ojciec. Zastanawiam się, kto dziedziczy teraz po nim jego dobra. Jesteś jedynaczką? Tak, nie mówiłam ci? Nie wiem, wiesz, teraz jesteś wolna i możesz robić co chcesz. Ale czego ja teraz chcę? Odkąd pojawiłam się w Eldarii, nigdy nie pomyślałam, że mogę w końcu robić co chcę, nie musząc z niczego tłumaczyć się ojcu. Widząc, że byłam zmartwiona, Nevra wstał i podał mi rękę. Chodź, przejdziemy się. Podniosłam się i poszłam za Nevrą wzdłuż wybrzeża. Deszcz spadających gwiazd zaczął się kilka minut później. Widziałam, jak odbijały się w wodzie niczym srebrne smugi. Gdy Nevra zobaczył, że zaczynam trząść się z zimna, okrył mnie swoim szalikiem, który wcześniej przecięłam, a ja przyjęłam jego gest bez sprzeciwu. Podeszłam do niego i chwyciłam się jego ramienia. Poczułam, jak przyjechał dłonią po moich plecach i objął mnie w talii. Podejdź bliżej, dzięki temu będzie ci jeszcze cieplej. Z kolei ja objęłam go ramieniem, kontynuowaliśmy spacer, zostając blisko siebie. Odwołuję to, co wcześniej powiedziałem. Może to mnie zazwyczaj nie interesuje, ale ten deszcz spadających gwiazd wygląda niesamowicie. Szczerze się do mnie uśmiechnął. To prawda, że widok jest przepiękny. To chyba była ostatnia spadająca gwiazda. Mam nadzieję, że wypowiedziałeś życzenie, bo ja tak. Nie pomyślałam o tym. Jakie było twoje życzenie? Nie powiem ci, bo inaczej się nie spełni. Powinniśmy już wracać. Mam nadzieję, że spodobał ci się dzisiejszy wieczór. Pocałuj Never w policzek, aby mu podziękować. Pocałowałam Never w policzek. Haha. Domyślam się, że to było twoim życzeniem. Mniej więcej. Jak to? Powiedzmy, że nie wyobrażałem sobie... Bum! Co to? Żywa smuga przeleciała po niebie w kierunku KG. Nevra zmarszczył brwi, podczas gdy dochodziło do kolejnych wybuchów. Ktoś atakuje KG. Pobieg w kierunku KG, muszę za nim podążyć. Co się dzieje? O matko, co się dzieje? KG być zaatakowana. Co takiego? KG pogrążyła się w chaosie. Niebo było różowe od wybuchów, a niektórzy mieszkańcy zaczęli krzyczeć i uciekać w panice. Przypominam, że KG to kwatera główna, więc ona. Było tak, jak podczas ataku tamtej kreatury, która rozpościerała się jak chmura. Powrócił strach. Wszystko zaczynało się od nowa. Zszokowana sceną, która rozgrywała się na moich oczach, próbowałam skupić swoją uwagę na ważniejszych sprawach. Słyszę głos Nevry. Eliach, możesz nam pomóc zaprowadzić wszystkich w bezpieczne miejsce? Oczywiście, nawet nie musiałaś o to prosić. Doskonale, uważaj na siebie. Wy też. Milo, Mary! Są przerażeni. Mama, gdzie jest mama? Mary, nie wiem, ale chodź ze mną. Jestem pewna, że już jest w schronieniu w KG. Dobrze, wzięłam dzieci za ręce. Miko płakał i cały się trząsł. Mamo! Mój kochany. Skoczył w jej ramiona, a ja odprowadziłam Milo do jego ciotki. Dziękuję, Eliach. Nie ma za co, zostańcie w środku, dobrze? Oczywiście. Wpadłam na staruszkę, który chyba złamał nogę. Proszę pana, proszę się o mnie oprzeć. Dziękuję, co się dzieje? Nie wiem, zaprowadzę pana w bezpieczne miejsce. Odprowadziłam dziadka, a jego syn serdecznie mi za to podziękował. Wróciłam na zewnątrz, nie wiedząc, czy trzeba było jeszcze kogoś szukać. Eliach, co ty tutaj robisz? Eskortowałam kilka osób do środka. Czy wszyscy są już bezpieczni? Nie wiem, musimy dalej sprawdzać. Miko wyglądała na spanikowaną. Wyobrażam sobie strach, który paraliżował jej ciało. Odczuwałam to samo. Przeszukałyśmy ogród i nagle wpadłyśmy na chłopców. Nikogo nie ma na północy. Ja sprawdziłem południową część. A ja wschodnią. Ja wracam z zachodniego skrzydła. Ktoś widział, z której strony zostaliśmy zaatakowani? Ja chyba widzieć wybuch na druga wieża zachodnia, potem smuga przelecieć na wieża wschodnia. Rozumiem. Będziemy musieli przeszukać te miejsca, ale najpierw wróćmy uspokoić mieszkańców i członków KG. Skorzystajcie z okazji, aby się uzbroić. Wrócę do was po spotkaniu z mieszkańcami. Chwing, kłang, kłang, liczę, że mi pomożesz. Oczywiście. Eliach, przykro mi, ale nie wystawię cię na dodatkowe ryzyko. Zrobiłaś już wystarczająco dużo, eskortując mieszkańców. Rozumiem. Wezwijcie mnie, gdybyście mnie potrzebowali. Wracajmy. Jamon, otwórz pieczęć. Niech wszyscy mnie posłuchają. Udajcie się do kryształowej sali. Usłyszałam zaniepokojone szepty i modlitwy do wyroczni. Podporządkowując się rozkazom wcześniej wydanym przez Miko, chłopcy weszli
wyszli z sali, przepraszam. Miałam ochotę pójść z nimi, ich pomóc chronić bezbronnych, ale sytuacja była na tyle poważna, że ściany aż trzęsły się od ataków. Bez marudzenia podporządkowałam się temu, co powiedziała mi Miko. Ta sytuacja przypominała mi atak bestii pod postacią chmury. Wtedy też musieliśmy schronić się w kryształowej sali. Mamo, wiesz, gdzie jest Sądzę? Tak, jest tutaj. Krylas Merego nieźle urósł. Ale gdzie jest mój chowaniec? Ostatnim razem sam przyszedł do schronienia, ale teraz? Sądzę? Gdzie jesteś? Sądzę, odpowiedz, mój ulubiony... Mam twój ulubiony przysmak. Nigdzie go nie ma, mam nadzieję, że nie jest na zewnątrz. Miko kieruje się w stronę wyjścia. Zapytam jej, czy nie mogłabym wyjść razem z nią i pójść poszukać mojego chowańca. Miko, nie wiem, gdzie jest mój chowaniec. Czy zgodziłabyś się, żebym poszła go poszukać? Nie wyruszę na poszukiwanie albo nie siedzi w twoim pokoju? Nie wiem, jest dosyć niezależny i zazwyczaj go nie pilnuje. Spojrzała na mnie cierpiętniczym wzrokiem, jakby toczyła wewnętrzną walkę. Chodź, razem go poszukamy. Nie mogę znieść myśli, że jeden z naszych chowańców może być w niebezpieczeństwie. Klasnęła w dłonie, aby wszyscy jej posłuchali. Czy każdy wie, gdzie się znajduje jego chowaniec? Razem z Adiach pójdziemy przeszukać KGS. Głoście nam, jeżeli wasze chowańce nie znajdują się w kryształowej sali. Przyprowadzimy wam je. Nikt nie podniósł ręki. Czuję się źle, że nie pomyślałam o nim wcześniej. Byłaś zajęta eskortowaniem mieszkańców. To zrozumiałe. Nie martw się, znajdziemy go. Miko mnie pociesza. Nigdy bym się nie spodziewała, że to możliwe. Chodźmy po twojego chowańca. Jestem pewna, że jest cały i zdrowy. Mam nadzieję, powinniśmy zacząć od mojego pokoju. Sądzę? Weszłam do pokoju, ale go tam nie było. Jeżeli rzeczywiście jest taki niezależny, to może poszedł się przejść na zewnątrz. To możliwe. Tutaj też go nie ma. Zaczyna się martwić, że nigdy go nie znajdę. Sądzę! Tam jest i smacznie sobie śpi. Hałas wybuchów w ogóle go nie przestraszył. Co za idiota. Ja jestem na skraju załamania nerwowego, a on sobie odpoczywa. Wystraszyłeś mnie. Widzisz, niepotrzebnie się martwiłaś. Tak, całe szczęście. Wracaj do środka. Ja pójdę dołączyć do szefów straży. Bum. Usłyszeliśmy wokół siebie coraz głośniejszy śmiech, a potem usłyszałam głos Nevry. Słyszałaś to? Chodź ze mną, to nie wróży nic dobrego. Obawiam się, że chłopcy są w niebezpieczeństwie. Sądzę, wracaj do domu, natychmiast. Poszedł sobie bez marudzenia. Chociaż raz. Co to? Po niebie przeleciała różowa smuga, a potem zauważyłam młodą kobietę, która ukazała się niczym piękna, piekielna istota przed Ezarelem, Nevrą, Valkyonem i Leiftanem. Czułam, że bije od niej potężna moc oraz mrok, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Przyszedł mnie dreszcz, gdy się do mnie uśmiechnęła. Można by pomyśleć, że zaprasza mnie, abym poddała się ciemnościom. Były z nią dwa Black Dogi oraz jej chowaniec, stworzenia gotowe rozszarpać na strzępy moich towarzyszy. Nevra! Mimowolnie zaczęłam krzyczeć. Byłam przerażona, widząc, co rozgrywało się na moich oczach. Wszyscy czworo stali twarzą w twarz z zagrożeniem, które wydawało się być jeszcze większe niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Wszyscy zasługujecie na śmierć. Na jej berle widnieje kryształ. Skorumpowany kryształ. Chłopcy są bezsilni. Ja muszę się tym zająć. Pobiegła w kierunku kobiety. Jej berło zaczęło świecić niebieskim fluorescencyjnym światłem, które przypominało kryształ. A ja pobiegłam w kierunku chłopców. Eliach, co ty tutaj robisz? Nieważne, musimy pomóc Miko. Nie wzięłam swojej broni. Po prostu za kretyn. Weź ten sztylet, trzymaj go na wysokości twarzy, aby chronić się przed jej chowańcami, ale trzymaj się z tyłu. Podczas gdy Miko próbowała pokonać nieznajomą kobietę, my staraliśmy się odwrócić uwagę jej chowańców. Szybka i zwinna Miko walczyła jak lwica. Nigdy bym nie pomyślała, że Miko jest tak zaciętą wojowniczką. Mierzyła berłem w kobietę, ale ta z łatwością robiła uniki. Jej śmiech rozchodził się po okolicy, najwyraźniej nieźle się bawiła walcząc z nami, ale nie było mowy o tym, żebyśmy się poddali. Ezarel w ostatniej chwili uniknął zębów Black Doga, wypuścił w jego kierunku strzałę, schował łuk i chwycił za szablę. Wykazał się wielkim sprytem. Valkyon zabłysł siłą i odwagą, bezpośrednio mierzył się z chowańcami, odrzucając je na prawo i lewo. Ochraniał mnie swoim ciałem jak żywą tarczą. Wszystko w porządku? Tak. Nie byłam w stanie utrzymać rytmu. W porównaniu do chłopaków i Miko brakowało mi wprawy i wytrwałości. Nie chcę być ich kulą u nogi. Muszę dalej walczyć. Nawet jeżeli moje ciosy nie są tak silne jak ich, staram się najlepiej jak mogę. Nie mam mowy, aby to przeze mnie przegrali tę bitwę. Eliach, rzuć tym w nich. Nevra podał mi napój, a ja rzuciłam go w kierunku pola bitwy. Mikstura zaczęła się dymić, tworząc zasłonę dymną. Dlaczego ty nie mogłeś tego rzucić na zasadzie... Czemu musiałaś mi to dać, tracąc czas? W heroicznym geście Nevra rzucił się w kierunku chowańców i zaatakował je z wielką precyzją i szybkością. Wymknął się z bestią i próbował zaatakować nieznajomą, ale ta z łatwością odepchnęła go jak muchę. Diabelskie nasienie!
Wasze dusze są zepsute po tylu latach bezsensownego służenia w KGE. To czysta herezja. Ty wymierzyła berłem w Miko i odrzuciła ją na odległość kilku metrów. Potem złożyła ręce przy swojej broni tak, jakby chciała odmówić modlitwę. Widziałam, jak ruszała ustami, ale nie byłam w stanie rozszyfrować, co mówiła. Pojawiające się cienie wyglądały, jakby emanowały ze wszystkich stron i skupiały się wokół kryształu. Nie! Demoniczne formy krążyły wokół kobiety. Miko stanęła między nią i nami i wypowiedziała słowa w języku, którego nie znałam. A wtedy nasza przeciwniczka rzuciła się do ataku. W tej samej chwili Miko otoczyła się aurą przypominającą energię wyroczni i utworzyła tęczową tarczę, która nas chroniła. Następnie tarcza zaatakowała kobietę. Dobrze, widzę, że trochę ćwiczyliście. Jeszcze tutaj wrócę. Wasza klęska to tylko kwestia czasu. Zniknęła, otoczona czarną chmurą dymu, a Miko opadła na ziemię. Miko! Przerażeni chłopcy rzucili się w kierunku bełkoczącej Miko. Miko, uspokój się. Miko! Zare, chciałam was chronić. Ryzykując swoje życie, Valkyon trzymał nerwy na wodze i próbował ją uspokoić, za to Ezarel i Nevra zachowywali się jak idioci. Hej, zostawcie ją! Przecież nas uratowała! Powinniście być jej wdzięczni! Dziękuję, Liach. Niemniej im za złe. Chyba ich wystraszyłam. Tak, można tak powiedzieć. Ale mamy ważniejsze sprawy. Kto to był? Co wam powiedziała? Niczego nie wiemy. Zadowoliła się jedynie atakowaniem nas. Nie była w nastroju do rozmowy. Z pewnością jest ku temu powód. Wracajmy do środka. Musimy cię opatrzyć. Dobrze. Valkyon podniósł Miko i wziął ją na ręce. Wyglądała, jakby była na skraju wytrzymałości. Grupa jazda. Ezarel szybko pobiegł do kryształowej sali po Eveline i Hui Kuang Kuang. Założywszy na stan Miko, postanowiliśmy, że nie pokażemy jej mieszkańcom, aby nie wszczynać paniki. Reakcja Eveline na widok Miko potwierdziła nam, że dobrze postąpiliśmy. Ewakuacja. Musimy ewakuować KG. Muszę im to powiedzieć. Miko, widziałaś, w jakim jesteś stanie? Ledwo co trzymasz się na nogach, przestraszą się, gdy cię zobaczą. No i jeżeli strach może pomóc im przeżyć, to chcę podjąć to ryzyko. Wywołasz panikę. Muszę powiedzieć im prawdę. Obiecałam sobie, że nie będę więcej okłamywać mieszkańców KG, bez względu na to, czy są członkami straży, czy nie. Nie mogę złamać tak świeżej obietnicy. Zgadzam się z Miko. Mieszkańcy muszą wiedzieć, czym ryzykują, jeżeli zostaną w KG. Hui Kuang Kuang, nie widziałaś tej kobiety. Nie wiesz, do jakiego stopnia może być niebezpieczna. My tak. Hui Kuang Kuang, ona posiada skorumpowany kryształ. Nie wiemy, jak silna jest jej moc. Miko, idę z tobą. Wzięłam ją pod ramię i oparłam ją o swój bark. Chłopcy, Hui Kuang Kuang, Miko i ja weszliśmy do kryształowej sali. Od razu usłyszeliśmy krzyki zdumienia. Z wielu twarzy można było wyczytać panikę i przerażenie. W tym względzie trzeba było przyznać rację Hui Kuang Kuang. Miko z trudem poszła w stronę kryształu i rozpaliła go, aby rozbłyskującym światłem. Z szeptem nie było końca. Oparła się o swoje berło i zabrała głos. No właśnie, zwracam się do wszystkich. Przykro mi, szczerze mi przykro, ale KG nie jest już dla was bezpiecznym schronieniem. O matko, do KG wdarł się wróg, który jest potężniejszy niż wszystko, z czym się do tej pory spotkaliśmy. Razem z Leiftanem, Ezarelem, Valkyonem, Nevrom i Eliach udało nam się go pokonać, ale nie unicestwić. Dzięki szczęściu i błogosławieństwu wyroczni udało nam się ją wypędzić, ale to pewne, że wróci. Zrobiła przerwę, cała KG zamilkła. Wszyscy wpatrywali się w Miko i tak jak ja wtrzymali oddech. Mieszkańcy oceniali powagę sytuacji, która ewidentnie wymykała się spod kontroli i rozważali pokorne przyznanie się Miko do bezsilności. Ja, Miko, pierwsza księżniczka Królestwa Północnych Ziem Jaspisu, szefowa Straży Il, która objęła panowanie po Joniki Kaze, deklaruję swoją bezsilność w dotrzymywaniu przysięgi, według której zobowiązałam się chronić członków Straży Il i tych, którzy poprosili mnie o opiekę. Co? Ona mówi poważnie? Miko jest księżniczką? Nie wiedziałaś? Nie. Wspomina o swoim statusie tylko wtedy, gdy jest to konieczne, tak jak teraz. Skoro jest księżniczką, to co ona tutaj robi? Jest taka jak my, odrzucona, wyizolowana, samotna. Dlaczego? Ponieważ Kitsune oceniają pozycję jedynie na podstawie mocy, a według nich Miko nie była wystarczająco silna. Skąd mogli to wiedzieć? To prawda, że niczego nie wiesz o naszym świecie. Im Kitsune ma więcej ogonów, tym jest silniejsza. Miko miała nieszczęście urodzić się jedynie z 4 ogonami. To o wiele za mało, jak na człowieka rodziny królewskiej.
Nie znam wszystkich szczegółów, ale wiem, że opuściła rodzinę królewską i dołączyła do straży. Domyślam się, że wrócili ją na bruk. To dlatego czuję się niezręcznie, gdy pojawiają się wysłannicy z Królestwa Ziemi Jaspisu. Rozumiem, ciężko przywitać kogoś z otwartymi ramionami, jeżeli wcześniej ta sama osoba nas odrzuciła. To nie pierwszy raz, gdy dają mi do zrozumienia, że straż składa się z wyrzutków. Nie myślałam, że dotyczy to także Miko. Spojrzałam na Miko ze współczuciem. Znajduje się naprawdę w trudnej sytuacji, szczególnie teraz. Dalej tłumaczyła sytuację pomimo tego, że mieszkańcy wyglądali na coraz bardziej spanikowanych. Nie obawiajcie się, znajdziemy sposób, aby bezpiecznie was ewakuować. Jako reprezentantka mojego ludu chciałabym ogłosić, że Mykonidy oraz mieszkańcy Balenwi z przyjemnością przyjmą was na swoje ziemię na tak długo, jak będzie trzeba. To samo tyczy się Bugberów, chyba, jest tak. Niektórzy z moich braci i sióstr osiedlili się kilkaset kilometrów stąd. Mogliby wam zapewnić schronienie oraz pożywienie. Dyskusja robiła się coraz bardziej skomplikowana, atmosfera napięta. Nagle Miko upadła z wycieńczenia, a wtedy wszyscy ucichli. Przerażone spojrzenia skierowały się w stronę Quing Quang Quang w poszukiwaniu rozwiązania, ale ona też milczała. Z pewnością była zaskoczona, że jej przyjaciółka leży na ziemi nieprzytomna. Miko, nie martw się, wszystko gra. Zaprowadzę ją do przychodni. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale stanęłam u boku Quing Quang Quang i zabrałam głos. Niech wszyscy mnie posłuchają. Wszyscy odwrócili się w moim kierunku, a ja poczułam, jak zbiera we mnie stres. Wiem, że sytuacja jest straszna. Widziałam, do czego ta kobieta jest zdolna i jestem przerażona na myśl, że to mogłoby się powtórzyć. To nie jest zbyt pocieszające. Wolałam zignorować Azarela, ale nie możemy się rozchodzić. Musimy trzymać się razem. Nowy wróg chce nas zniszczyć, ale nie możemy się poddawać. Wiem, że nie wszyscy mogą chwycić za broń, ale jeżeli ktoś chciałby pomóc zbronić KG, niech podniesie rękę. Zobaczyłam około 20 osób, które od razu podniosły ręce oraz kilka innych, które się wahały. Musimy ewakuować tych, którzy potrzebują naszej ochrony. Lud, Bóg, Birów, Berów, whatever. I Balenwi oferują nam swoją pomoc. Musimy skorzystać z tej szansy. Zorganizujemy misję ewakuacyjną. Gdy mówiłam, plan sam zaczął tworzyć się w mojej głowie. Utworzymy małe grupy, które zostaną przeprowadzone na drugą stronę lasu przez ochotników z KG. Stamtąd przyjaciele Krelisma przejmą od nas cywili i zaprowadzą ich do Balenwi. Ezare, Leifdan, Nevra i Valken dołączyli do mnie i pomogli zebrać ochotników, podczas gdy ja organizowałam grupy ewakuacyjne. W ciągu kilku godzin udało nam się zorganizować kompletną ewakuację KG i zaplanować kilka kolejnych dni. Weźcie te okrycia. Dzieci, pamiętajcie, wyrocznia ma was w swojej opiece. Pogłaskałam dzieci po głowie, a potem poszłam w stronę Leiftana. Jak się czuje Miko? Dobrze. Tarcza, która nas otoczyła, pozbawiła jej całkowicie energii. Musi po prostu dobrze się wyspać. Gratuluję ci twojego przemówienia. To było naprawdę imponujące. Patrzę ci, jak zwracasz się do mieszkańców, bierzesz sprawy w swoje ręce. Muszę przyznać, że trochę improwizowałam. Dam się ponieść instynktowi. Szkoda, że Miko tego nie widziała. Powinnaś pójść odpocząć. Czeka ci jutro długi dzień. Valarian, zbierz kilku strażników. Będziemy kolejno stać na straży. Przez całą noc nie udało mi się zmrużyć oka. Mam dobre nowiny. Otrzymaliśmy odpowiedź na wiadomość, którą wysłaliśmy wczoraj. Ach tak? Tak, jak mówiła Liodli, no tak powiedzmy, żeby doczytać. Mieszkańcy Balenwi chętnie nas do siebie przygarną. Możecie spokojnie się tam udać. Świetnie. Nevra, idziesz? Okej. Okay. Zakończ dialog. Oczywiście, no jak mam okazję wybrać Nevra, to oczywiście to zrobię, nie? Krylis, pierwsza grupa jest gotowa ruszyć w drogę. Dziękujemy, że twój lud zaoferował nam swoją pomoc. Nie wiem, co byśmy bez was zrobili. To normalne. Opuściłam Krylisa i wróciłam do KG. Razem z Nevrą zajęłam się nową grupą i wspólnie eskortowaliśmy mieszkańców w głąb lasu. Grupy były liczne i szybko po sobie następowały. Różni członkowie straży, którzy tak jak ja byli gotowi do walki, podjęli się różnych zadań. Jedni zajęli się eskortą, a inni organizowaniem obrony KG. Napięcie coraz bardziej rosło. W końcu eskortowałam ostatnią grupę, ale po drodze coś przykuło moją uwagę. Co to? Miałam wrażenie, że znowu czuję przy sobie obecność wyroczni, ale tym razem było inaczej. Można by powiedzieć, że próbuje mnie przed czymś ostrzec. Na ziemi leżało coś, co emanowało cieniem. Dałam znak, aby wszyscy się odsunęli. Jestem tuż obok. To kawałek kryształu, ale jest prawie czarny, tak jak kawałki z jaskini. Zbliżałam rękę, aby go podnieść. Co? A ja nie... Eliach, co robisz? Wracam do KG. Musimy najpierw odprowadzić tę grupę w głąb lasu. Muszę wrócić do KG. Dlaczego chcesz wrócić do KG? Ktoś tam na mnie czeka. Kto? Eliach, jesteś pewna, że wszystko gra? Kryształ, który trzymałam w ręce, przemienił się w broń otoczoną mrocznymi cieniami. Chwilę później zaatakowałam Nevrę, który zrobił unik.
Eliach, straciłaś głowę? Co się ze mną dzieje? Nie stawaj mi na drodze! Dalej zawzięcie go atakowałam, podczas gdy on próbował chronić cywili. Kątem oka widziałam, że inni strażnicy przyszli mu z pomocą. Nevra, straciłam nad sobą kontrolę. Próbowałam przejąć kontrolę nad tym czymś, co opanowało moje ciało, ale to było tak trudne, niewykonalne. Kolejny raz się do niego rzuciłam, a on znowu mi się wymknął. Tym lepiej. Jeżeli ty nie chcesz się poddać, to oni mi się poddadzą. Moje nogi skierowały mnie w kierunku dzieci, które były w naszej grupie. Nevra rzucił się, aby mnie od nich odciągnąć. Eliach, przestań! Znalazłam się na ziemi. Nevra mnie obezwładnił i pozbawił broni. Trzymał w dłoniach moje nadgarstki. Zapanuj nad sobą! Ach, zostaw mnie! Nie zmuszaj mnie, abym zrobił ci krzywdę. Eliach, proszę! Moje ciało walczyło z całych sił. Czułam nieokiełznaną chęć zemsty i rozlewu krwi. Nevra, pomóż mi! Ja zabiję cię! Zacięcie z nim walczyłam, nawet jeżeli moje serce chciało, aby to się już skończyło. Ciało reagowało jak szalone. Nie byłam w stanie nad nim zapanować. W trakcie walki popchnął mnie w kierunku drzewa i w efekcie mocno uderzyłam głową o jego gałąź. Czułam, jak tracę przytomność, a łzy w niekontrolowany sposób zaczęły mi spływać po policzkach. Przepraszam, nie chciałem. Ja, Nevra. Z trudem otworzyłam oczy. Wszyscy zebrali się wokół mnie i z obawą podejrzliwie na mnie patrzyli. Eliach, słyszysz mnie? Nevra, boli mnie głowa. Nevra podał mi rękę, aby pomóc mi wstać. Pomimo zawrotów głowy od razu ją chwyciłam. Uderzyłaś się głową w drzewo, gdy się byliśmy. Odzyskałaś już świadomość? Tak, chyba tak. Dobrze, wracajmy do KG, aby Evelyn cię przebadała. Nie wiem, co się przed chwilą z tobą stało, ale chyba na razie już ci przeszło. Chłopaki, wstrzymujemy ewakuację.